teraz zaśpiewam. Znalazła się na mojej ostatniej płycie również. Kiedy już nagrałem, a nagrałem ostatnią płytę z zespołem, tak jak przyzwyczajono mnie widzieć tylko z gitarą samego śpiewającego pieśni rosyjskich poetów, ale nagrałem tą płytę z zespołem i kiedy produkt już był gotowy, to nie wiem czemu, ale do tej pieśni właśnie, którą teraz zaśpiewam, urodził mi się pomysł na teledysk. Teledysku jeszcze nie ma, jeszcze tylko marzę. Zbieram możliwości, czas i siły na to, żeby go zrobić. Ale póki co, to proponuję Państwu włączyć wyobraźnię i sobie przedstawić wyobraźnię, co to mogłoby się wydarzyć w takim teledysku. I czegoś chcieć od tego wani, to się jego winy nie ma w tym. Wszystkiemu wina tamta pani, że poszedł za nią tak jak w dym. A pasowałoby mu wszystko, już wszystko prędzej niż ten traf, że w cyrku złapie go artystka, na linii tańcząc pośród praw. I w pierwszym geście powitania nad głową zniosła białą dłoń. Wciągnęło wanie pożądanie, bez reszty w swą krępastną dłoń. Marusię swą porzucił najpierw, a potem co noc aż do dnia. Z artystką szalał w chińskiej knajpie, a ta Marusia z żalu skła. Tamtej nas tą uciskał meduzy w trzech smakach grób. I wiedząc nic, że ta artystka wciąż wody z mózgu robi